Panie prezesie, niech pan nie wywraca kotka. Wszyscy bujamy się na boki, bo kultura groszem nie śmierdzi. No to pani nie wie, że kraj jest w biedzie i na wszystko nie starczy? Ale na sitcom starczy, prawda? Ależ, bo on przynosi zyski i podbija nam oglądalność. Konkretnie, kto okrada kulturę i ładuje forsę w telemeledutki? Taki bajzel nie może być. Nie może, ale też nie można mnie obrażać, że każdy, kto kradnie, jest złodziej. Jakże złodziej to złodziej i nas ktoś okradł. Ależ pan prezes was absolutnie nie okradł. Dostał 2 400 000 jako odprawę, co mu się prawnie należy. A was owszem sprzedał, ale za 1 000, słownie jeden, co nie Misiek? Ja do siebie nie mówię. Dobrze, więc gdzie jest chociaż na Boga ten 1 000? Za 1 000 to pan kultury nie uratuje. To nieważne. Ważne, komu nas sprzedał. No przecież Niemcowi, łobuz. Zapisz, Korning do wylania. Zaraz, czy my w końcu mamy coś w kasie? Czy wy liczyć nie umiecie? Profesor, indyczy się o 1 000 zł na taki huczny zespół, to wam nawet na bułkę nie starczy. Ja owszem mogę wnieść do waszej pustej kasy jaki abort, ale pod warunkiem, że będę zarządzał waszym zespołem jako menażer, czy powiedzmy jaki agent. A to my już panu dziękujemy. My mamy swoich ludzi. Proszę bardzo. Profesor zostanie prezesem. Pan Czesio, pierwszym wiceprezesem. Doradca drugi. Ja sekretarz. Panna Haneczka, rzecznik prasowy. O! I to jest jakaś koncepcja. Koncepcja czego? No, zagospodarowania ludzi. A ja jestem bez posady, tak? Moja posada jest wolna. Ja się z góry podaję do dymisji. Dobrze. Ja się zgadzam być prezesem, tak? Nie. Jak rezygnuje prezes, rządzi sekretarz. Zawsze tak było. Było za komuny. A teraz rządzi pierwszy wiceprezes. Ale czym? Panie Siódym, rządzi czym? No, ludźmi, zespołem. No, przecież zespół został sprzedany. Gorzej, kasa jest pusta. Jak to będzie z tym rządem, panie Siódym? No... Jakby pan nam zwrócił te 2 400 000... 401. No właśnie, to możemy negocjować. I niech pan dalej zostanie, co koledzy? Chyba tak, no bo może tu przyjść zwykły złodziej, a pana już znamy. No, to dogadane. Ja mogę ofiarować na tę wasze kulturę 1 000. Resztę zespół wyprosi u innego sponsora, bo państwowa kasa musi sobie zapewnić szeroką oglądalność. Jest ogromne bezrobocie. I taki bezrobotny czy leperowy chłop nie pójdzie z broną na drogę, tylko zatrudni siebie przed telewizorem i pęknie ze śmiechu. I taki sitcom nam to załatwi. Klaszczamy! Czy pan ma ten naród za idiotów? To pan to powiedział. A reszta, jak mówi Szekspir, jest milczeniem. Owiec. Oklaski dla owiec, zespół do finału, a oglądalności dobrano. Wrogiem dobrego bywa lepsze, lepszego znowu doskonały. Mizeria lepsza, kiedy z pieprzem, to będzie finał nad finały. Więc do ambrozji i nektaru, to z uczty bogów nam zostały. Dorzućmy sukien synów paru, to będzie finał nad finały. I bardzo super jest, bo mamy znakomitą pasę. Oklaski na stojąco, o klęskach cichosza. Udał się świetnie skok na kasę. I tylko żurnaliści mądzą, ich też lustrować trza. Do boju staję chrobrze, do pracy raczej nie. A jakże? Dlatego jest. A nawet chyba źle. Jazz. Nie muszą kochać nas narody, wystarczy by nas szanowały. Za Polish jokes i dla urody. I mamy finał nad finały doskonały, jak nauczyli nas przodkowie. Szablą tak pokonamy każdą hordę. Na koń! Dobrze jest psia krew, a kto powie, że nie jest dobrze, to go w mordę. Dajemy sobie świetnie radę, oklaski z każdej strony, uroczy mamy rząd. Ruski nie wchodzi nam w paradę i funkcjonuje jak szalony lustracji dzielny sąd. Dlatego jest tak dobrze, a nam
nawet chyba się. Oj, niedobrze. Niedobrze, panie Boże. Czemu cholera wie? Polska, kraina wiecznych sporów. Żre kilku reszta gości pości. Kraj niesłychanych możliwości dla posłów oraz senatorów. Pora zakończyć rzecz akordem. I musi być on doskonały. Tu każdy tupek chce być lordem, a każdy finał nad finały. Lewica popełniła gafę, a może nawet dwie. Prawica straszy paragrafem, historia śmieje się. Tu każda partia ma swą szafę i każda w szafie swoje trupy. A rodak rękę w łokciu zgina, bo nie jest on już taki głupi. Dlatego świetny mamy finał, gdyby najmniej jest on do dupy.